Na najbliższym skrzyżowaniu pojadę w lewo. A jestem na ulicy Kościuszki. Jadę w kierunku parku Halera. Specjalnie zwolniłem, abyście mogli sobie zaobserwować, w jaki sposób jedziemy tutaj w lewo do parku. Czyli wjeżdżamy za drugi sygnalizator i jedziemy szeroko, bardzo szeroko, maksymalnie do prawego pasa, aby ponownie wykonać skręt w lewo. Bo w zasadzie do tego skrętu do parku to tak naprawdę musimy zawrócić po to, aby następnie skręcić w prawo. I tak też w tej chwili sobie jedziemy. Czekamy, bo tutaj jest jeszcze jeden sygnalizator. Więc czekamy na ten sygnał zielony na nim. Jest sygnał zielony. Jedziemy nadal w sposób szeroki, tak aby się znaleźć na pasie prawym i skręcamy w prawo. Upewniamy się jeszcze, że nie mamy pieszych i za momencik jesteśmy, moi drodzy, w parku. No i będziemy jechać w lewo, jadąc z parku i z powrotem jedziemy na ulicę Kościuszki. Jak widać, oznakowanie jest w prawo i na wprost. Również znak nakazu jazdy prosto bądź w prawo. A jest to spowodowane tym, że ktoś to skrzyżowanie, można powiedzieć, podzielił na małe kawałki. Każdą jezdnię jako oddzielne skrzyżowanie. Stąd też pojawiło się takie oznakowanie. Oczywiście skręcamy w lewo na drugich światłach. I pamiętajmy, bo tam już mamy zielone światło, więc jeszcze nie jedziemy, bo przecież nasz sygnalizator jest tutaj, to przy nim stoimy i tutaj mamy przede wszystkim czekać na sygnał zielony. Póki tutaj nam się sygnał zielony nie zaświeci, jest. A często tutaj są takie błędy, że ktoś tego pierwszego sygnału skupi się na tym drugim i wjedzie. I zwróćcie uwagę, chcąc jechać w lewo, możemy zająć tak naprawdę dwa pasy, bo możemy zarówno pozostać na pasie prawym, jak i moglibyśmy tutaj pomiędzy jezdniami pas zmienić. Skrzyżowanie z ulicą Dąbrowskiego. Również czekamy na sygnał zielony. Kontynuujemy jazdę.